Miało być inaczej, mieliście być trochę później, ale widzę, że zwarci i gotowi artyści. Jak nie artyści, duet Rebeka pojawił się w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny, witam was bardzo gorąco. Miło, że do nas wpadliście. W związku z nową epką, ale też w związku z trasą koncertową, w którą za chwilę ruszacie, już tak trochę na walizkach? Właściwie tak. Cały czas na walizkach. Właściwie tak, teraz siedzimy w Warszawie i bo zwykle mieszkamy w Poznaniu, ale się na chwilę przeprowadziliśmy, żeby dokończyć i odświeżyć nasz live nowy i przygotować nowe utwory, więc jesteśmy. Co, żeby odświeżyć? Odświeżyć koncert, odświeżyć live. Tak. No dobrze, czyli trasa koncertowa za chwilę, dokładnie 6 listopada startuje. Tak jest, w Sfinksie. W Sopocie. A później? A potem Miazga Elbląg. Poznań Eskulap 14. Sprawdzam. Bartości nigdy nie pamiętają, gdzie później koncertują. Na pewno będzie Łódź Wytwórnia, będzie Warszawa w grudniu, ale to będzie niespodzianka i jeszcze zaanonsujemy to niedługo. Na pewno będzie jeszcze Kraków i zagramy w Rotundzie w Krakowie. No dobrze, dobrze. Nieźle sobie więcej. Poradziliście z tym zadaniem, w razie czego też odsyłam na waszego Facebooka, no bo tam wszystkie daty i konkretne miejsca, w których się pojawicie. Na waszym koncercie na pewno zabrzmią utwory z waszej debiutanckiej płyty, ale przede wszystkim zabrzmią nowe dwa utwory, które znalazły się na epce. No i teraz się sami wytłumaczcie, jak się to wszystko dokładnie wymawia, bo ja przed momentem dostałam burę, że nie brief, tylko breath. Jaka różnica? Różnica jest taka, że tytuł piosenki jest Oddech, a nie Oddychaj. Dobrze, no to wszystko jasne. Powiedzcie, jak powstawały te utwory, jaka jest historia powstania w ogóle tej epki? Ojej, no historia powstania tej epki jest taka, że wiedzieliśmy, że chcemy zrobić coś nowego. Na razie postanowiliśmy wydać po prostu tylko dwie piosenki, dlatego żeby, nie wiem, po prostu wyrzucić z siebie to, co aktualnie mieliśmy. Historia jest taka, że dużo myśleliśmy po graniu koncertów i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy troszeczkę bardziej drapieżnie zabrzmieć w nagraniach. W związku z tym bardzo pracowaliśmy nad tym, żeby trochę surowości koncertowej przerzucić. Właśnie, wiele osób mówiło nam, że nasza płyta nie brzmi tak dobrze jak nasz występ na żywo i wzięliśmy sobie to do serca i postanowiliśmy troszeczkę bardziej się przyłożyć i troszeczkę bardziej wydrzeć w nagraniu. Epka jest takim trochę nawiązaniem do waszej debiutanckiej płyty, czy to już jest jakby początek zupełnie czegoś nowego? Nie, znaczy z jednej strony wydaje mi się, że to jest zupełnie jakaś nowa odsłona, z drugiej strony wszyscy mówią, że to jest Rebeka, to chyba jednak nie dało się tego uniknąć, bo pozostajemy cały czas sobą. Jednak w sumie zabawne jest to, że teraz, kiedy robimy wersję na żywo tych utworów, to oczywiście znowu bardziej nam się podobają te na żywo. Więc obawiam się, że nie uciekniemy od tego, że ciągle brzmicie lepiej na żywo. No, wszyscy będą tak w kółko mówili, myślę. Gdzie zrobiliśmy akcję wieszania plakatów jako jedyni spośród tych wszystkich zespołów. Cały Brighton było. I faktycznie. Cały Brighton było w Rebece. Że później we Francji mówili, że pamiętali nasze plakaty. Hej, to byliście w Brighton, faktycznie.